Studio Wschodnie Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Za stronę techniczną dzisiejszej audycji odpowiadają Jarosław Gołowit, Fryderyk Faluszewski oraz Przemysław Guzewicz. Dzięki którym dzisiaj nas słychać i widać, bo audycję można też oglądać w formie wideo. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.radio.lublin.pl i na profile naszej rozgłości w portalach społecznościowych. A dziś w ostatniej audycji. W tym roku gościem Studia Wschodniego jest dr Janusz Kowalczyk, ekspert Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Koniec roku, skłania zawsze do jakichś refleksji, pewnych podsumowań. I chciałbym, żeby dzisiaj właśnie ta nasza audycja była taką refleksją i podsumowaniem tego, co się wydarzyło na Ukrainie. Wszak to jest nasz e, najbliższy, można powiedzieć, bez przesady sąsiad ze względów geograficznych, ale też ze względów po prostu naszych wspólnych relacji. No i ten rok na Ukrainie rzeczywiście był niezwykle interesujący, niezwykle ciekawy. Stąd chciałbym, żebyśmy dzisiaj o tym, porozmawiali i zastanowili się wspólnie, co on przyniósł i co z tych wydarzeń na Ukrainie wynika. Ale chciałbym, żebyśmy to podsumowanie rozpoczęli od tego wydarzenia, które bez wątpienia miało ogromny wpływ na to, co się w tym roku działo, a zaczęło się nieco wcześniej. 15 grudnia obchodziliśmy rocznicę Zjednoczeniowego Soboru, czyli wydarzenia, które... No, właśnie, to jest jakby pytanie pierwsze o cenę. Jakiej rangi było to, to, to wydarzenie? No, od którego można powiedzieć w tym roku na Ukrainie wszystko się za zaczęło. Powstanie autokafalicznego kościoła pra prawosławnego, to było to wydarzenie, które no, w jakiś sposób nadało ton w ogóle wydarzeniom społecznym, politycznym na Ukrainie. Z całą pewnością. I jest to wydarzenie, które w odróżnieniu od wydarzeń różnych politycznych, które będą miały czasowy wy wymiar, jest to niewątpliwie wielki sukces dla całego społeczeństwa ukraińskiego, nie tylko dla prawosław. Na Ukrainie, ale dla całego społeczeństwa, dlatego, że ma to swój wymiar i państwo państwotwórczy, i sprzyjający konsolidacji narodowej i rzeczywiście chyba od tego procesu nie ma odwrotu. Jak pan redaktor słusznie zauważył, to w minionym roku, 15 grudnia 2018 roku, doszło do soboru zjednoczoniowego, który zgromadził hierarchów i wiernych kościoła ukraińskiego kościoła prawosławnego patriarchatu kijowskiego także ukraińskiej cerkwi autokefalicznej uważanych wcześniej za niekanoniczne oraz dwóch hierarchów z patriarchatu moskiewskiego którzy zdecydowali się wziąć udział w procesie jednoczenia i, i zdobywania autokefali, czyli co nie nie, niezależności. Takie, tak. Co nie było takie oczywiste przecież. Co nie było takie oczywiste, rzeczywiście. Co nie było takie oczywiste, dlatego że mm, ukraiński kościół prawosławny, patriarchatu moskiewskiego, on jest, mm, ma najbardziej rozbudowaną strukturę. Nie chodzi o wiernych, ale, bo tu, tutaj, tutaj sytuacja wygląda inaczej, ale do tej pory miał dominującą, jeśli chodzi o strukturę. Pozycję on jest podporządkowany, wprawdzie ma dysponuje pewną autonomią, ale jest, uznaje zwierzchnictwo patriarchy Moskwy i Wszechrusi. No i też był i jest w, takim elementem pewnego wpływu Moskwy na sytuację na, sytuację na Ukrainie. Ten proces tworzenia autokefalii, on został potem jeszcze potwierdzony 5 stycznia bieżącego roku, patriarcha ekumeniczny w Konstantynopolu, Bartłomiej, sporządził, przygotował dekret, to tak zwany Tomos o autokefalii ukraińskiej, a 6, 6 stycznia wręczył zwierzchnikowi obranemu na Zjednoczeniowym Soborze, zwierzchnikowi ukraińskiego kościoła, Prawosławnego, czy też prawosławnego Kościoła Ukrainy, bo taka, taka tak jest, oficj tej, tak oficj jest. Oficj oficjalna nazwa, wręczył, wręczył Tomos uznający autokefalię. To rozpoczęło pewien proces, który można by porównać z procesem uznawania państwowości. My w, żyjąc w społeczeństwie katolickim, będąc przywiązany jednak, czy obracających się w sferze takich, takich rozwiązań typowych dla katolicyzmu, gdzie jednak władza hierarchiczna jest, jest scentralizowana. Kościół prawosławny... Inaczej funkcjonuje. Tam nie ma jednego zwierzchnika, tak jak, jak, jak w przypadku katolików. Zwierzchnikiem y, wszystkich katolików jest biskup Rzymu, potem biskup ordynariusz i, i, i proboszcz. To w przypadku prawosławia mówi się tylko o honorowym pewnym zwierzchnictwie y, patriarchy Konstantynopola, który jest, mówi się, primus inter pares czyli pierwszy spośród, spośród równych. A yy, kościół, kościół prawosławny podzielony jest na Autonomiczne, niezależne od siebie kościoły, właśnie autokefaliczne, które dysponują swoją, swoją niezależnością. Dlatego tak ważne jest uzyskanie tej autokefalii. Przy czym nie samo tylko nadanie autokefalii przez patriarchę Konstantynopola, to, 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 nie kończy to, to tego procesu. Następnie musi być uznanie przez inne kościoły i ten proces się rozpoczął, bo nie tylko Patriarcha Konstantynopolski uznał istnienie autokefalii ukraińskiej, ale z czasem uczynił to kościół Hellady, czyli prawosławny kościół grecki oraz Patriarcha Antiocheński. Mówi się o tym, że w najbliższym czasie można się spodziewać uznania przez rumuński kościół prawosławny i też wspomina się, że... Dokonuje się już tak zwane hybrydowe uznawanie. Yy, z ba bardzo ważną rzeczą w prawosławiu jest wymienianie, jest, yy, wymienianie yy, imion poszczególnych zwierzchników kościołów autokafalicznych. Jeżeli hierarchowie danego kościoła wymieniają yy, w tym momencie, Epifaniusza jako, jako zwierzchnika kościoła ukraińskiego świadczy to o uznaniu. Znanie. Nawet te kościoły, które oficjalnie jeszcze nie podjęły decyzji, Mówi się o tym, że w zasadzie skłaniają się ku temu. Co najmniej można mówić o dwóch biskupach. Pierwszy to był biskup, biskup bułgarski, który biorąc udział w liturgii wymienił, wymienił imię zwierzchnika Kościoła ukraińskiego oraz przedstawiciel hierarcha, biskup z Kościoła prawosławnego Czech i Słowacji, także, także wymienił. Czyli wydaje się, że te kościoły też są coraz bliżej, coraz bliżej. Ten proces mówi pan doktor, że ten proces trwa. Czy w no, jakiej perspektywie, o jakiej perspektywie mówimy, jeśli, o, jeśli chodzi o czas trwania i zakończenie jakby tej takiej? bardziej lub mniej formalnej procedury. Prawda? No to jest, to jest skomplikowane, bo jeżeli mówimy o wszystkich piętnastu kościołach autokofalicznych, to, to prawdopodobnie przez długi czas będziemy mieli do, do czynienia z obstrukcją, z nieuznawaniem ze strony Moskwy, która jest najbardziej w cudzysłowie można powiedzieć, poszkodowana. Dlaczego? Dlatego, że po, e, jednak utraca e, pewną strefę wpływów. Bardzo mówiąc, ważną, bardzo ważną, właśnie, bardzo, bo, 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 te, miliony bo ten, wiernych. Właśnie ten. to tak naprawdę ta, ta cerkiew patriarchatu moskiewskiego w jakiejś, w jakiejś sensie stoi właśnie kościołem na Ukrainie wiernymi ukraińskimi. Zde, zdecydowanie tak. Szacu, szacowało, szac, szacowano nie tak dawno, szacowano. Sz, Szacowano, że mniej więcej połowa wiernych Kościoła Moskiewskiego to są, to są wierni, wierni na Ukrainie. I, ale ma to też taki wymiar bardzo ważny, choć symboliczny. Otóż, yy, dla pewnej Mitologii rosyjskiej bardzo ważne jest to, że Rosjanie uważają siebie, Moskwę, za starszego brata względem, względem Ukraińców, względem, względem Kijowa. Ale prawda jest też taka, że prawosławie, czy też w ogóle chrześcijaństwo na Rusi zaczęło się od Kijowa, a nie od Moskwy. Wówczas, kiedy Kijów był stolicą dużego państwa, no to na terenach dzisiejszej Moskwy bory szumiały i dopiero pod, w drugiej połowie XVII wieku Moskwa zdobyła przez różne manipulacje, a zostało to rzeczywiście zaakceptowane w owym czasie przez patriarchę Konstantynopola, zdobyła zwierzchnictwo nad prawosławiem na Ukrainie. Ten proces zjednoczeniowy temu też towarzyszyło ważna rzecz. W grudniu ubiegłego roku patriarcha Bartłomiej Patriarcha Konstantynopola cofnął zwierzchnictwo Moskwy. Uznał, że Unieważne. unieważnił, tak, unieważnił, unieważnił XVII-wieczny dekret swojego poprzednika, który przekazywał zwierzchnictwo Czyli Ten taki pierwszy gest, taki konkretny, który no, już świadczył o tym, że ten proces zjednoczeniowy proces właściwie jest nieunikniony. Tak, chociaż tak naprawdę to, to, to jest to wynik długoletnich starań, bo mimo że przez. Wiele lat i Kościół prawosławny patriarchatu kijowskiego był uznawany za niekanoniczny oraz Kościół autokefaliczny były oficjalnie uznawane za niekanoniczne, nieuznawane przez wspólnotę wszechprawosławną. To nieformalne kontakty z Konstantynopolem one się odbywały. Mnie się wydaje, że tak. Że bardzo, bardzo ważne też na decyzji Bartłomieja bardzo duży wpływ wywarła też pewien konflikt o strefę wpływów w prawosławiu pomiędzy Moskwą a Konstantynopolem. Rzeczywiście, Konstantynopol dysponuje swoją tradycją, ale nie ma rozbudowanych struktur, nie jest to bogaty patriarchat. Z kolei. Prawosławni moskiewscy uznawali, że w związku z tym, że są największą strukturą cerkiewną w świecie prawosławnym, to im de facto przysługuje prymat, faktyczny prymat w świecie prawosławnym. I w czerwcu 2016 roku, mało się o tym w Polsce mówi, prawdę mówiąc, odbył się przygotowywany, proszę uważać, przez 114 lat Sobór Wszechprawosławny. Wielkie wydarzenie, pierwszy impuls do tego uczynił patriarcha Konstantynopola w 1902 roku, który stwierdził, że jest potrzeba zorganizowania wszechprawosławnego soboru przez jak mówię przez 114 lat trwały przygotowania z różną in intensywnością i gdy wydawało się, że dojdzie do tego do tego soboru może się zakończyć sukcesem, okazało się, że w ostatniej niemalże chwili y, patriarchat moskiewski, patriarcha Moskwy i wszechrusi y, zapowiedział, że nie weźmie udziału w y, obradach i rzeczywiście no, tutaj cztery, cztery autokafaliczne kościoły, bo oprócz moskiewskiego był też gruziński, antyocheński oraz w ostatnim, dosłownie w ostatnim momencie, wycofała się bułgarska cerkiew prawosławna. Te cerkwie nie wzięły, dlatego też no, ten sukces był połowiczny. Ale myślę, że i w świecie prawosławnym stało się bardzo jasne, że ten spór jest bardzo silny między, między Konstantynopolem a między Moskwą. I ten tego, tego sporu, ale też tych wydarzeń związanych z uzyskaniem autokefalii. Nie można też rozpatrywać, jakby abstrahując od sytuacji politycznej, bo oczywiście wszystko się działo i de facto dzieje w kontekście nie tylko o strefę wpływów stricte religijnych, kościelnych, no ale też nie zapominajmy o kontekście politycznym i sytuacji politycznej wojna na wschodzie Ukrainy realne zagrożenia, jeśli chodzi, militarne, jeśli chodzi o Ukrainę. No i już jeszcze były prezydent Petro Poroszenko, też aktywnie, i on tego nie ukrywał, jakie cele i on aktywnie wspierał i, i mówił o tym, dlaczego, dlaczego to robi, dlaczego chce budować silną Ukrainę, także przez jej silną wspólnotę religijną. No, jak, jak pan to ocenia i te, 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 to zaangażowanie jednak polityczne, także i ten kontekst polityczny? Tak, to rzeczywiście. Zresztą w swojej kampanii wyborczej Petro Poroszenko mówił o trzech, o trzech elementach. Pierwsza to armia, silna armia, język, czyli promocja języka ukraińskiego. ukraińskiego tak. I trzecia to jest cerkiew, autokefalia dla cerkwi. Rzeczywiście to, to, to jak, jak ważne było to pod koniec prezydentury Petra Poroszenki, świadczy fakt, że w sprawie autokefalii do Stambułu wybierali się najważniejsi politycy, bo odwiedzał patriarchę Bartłomieja, zarówno prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, ale także speaker parlamentu Rady Najwyższej Andrzej Parubi oraz ówczesny premier Hrojsman jeździł w tej... Sprawie, uznając słusznie, że mimo iż na Ukrainie istnieje rozdział kościoła od państwa, to jednak posiadanie własnej autokefali wzmacnia państwowość, jest, jest, jest istotnym elementem państwotwórczym, służącym konsolidacji też yy, społeczeństwa ukraińskiego, yy, rozumianego szeroko, nie tylko w wymiarze tym, takim narodowym, dlatego że. Kościół prawosławny Ukrainy tworzy obecnie dla rumuńskojęzycznych swoich wiernych oddzielną strukturę, która będzie podlegała bezpośrednio Metropolicie Epifaniuszowi, wikariat do spraw rumuńskojęzycznych wiernych. Zresztą jest to robione na podobny wzór jak w Rumunii, w ramach Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego. Tamta także mniejszość ukraińska, czy, te, czy też Ukraińskojęzyczna ma wydzielony wikariat. Jest to ukłon w stronę, w stronę cerkwi rumuńskiej z całą pewnością, ale też no, nie, nie przeczy po prostu jedności prawosławia ukraińskiego. I jeszcze chciałem zapytać o ten kontekst z kolei społeczny, no bo właśnie jak, jak ten proces autokefalii jest, czy został odebrany poprzez, przez samych, samych wiernych, przez społeczeństwo ukraińskie? No zdecydowanie, zdecydowanie pozytywnie został odebrany. Były też pewne problemy, dlatego że jeden z architektów tego porozumienia, to, to też trzeba jasno powiedzieć, yy, patriarcha, yy, patriarcha Filaret, który przez wiele lat stał na czele patriarchatu kijowskiego. On to właśnie wskazał jako swojego, swojego wychowanka, młodego, młodego hierarchę Epifaniusza. Epifaniusza tak. On też był taką w pewnym momencie filarem kością niezgody, zdaje się, jego sama osoba, prawda? Tak, tak. To, to akurat z kolei inny metropolita Makary, który stał na czele kościoła autokofalicznego, w jednym z wywiadów przed kilkoma miesiącami przyznał, że warunkiem, nadania tomosu, czyli uznania autokefalii przez Konstantynopol, wprost zasygnalizowanym, czy, czy, czy wyrażonym wprost przez Bartłomieja, było to, że ani Makary, jako dotychczasowy zwierzchnik kościoła autokefalicznego, tak zwanego, ani Filaret, jako zwierzchnik Patriarchatu Kijowskiego, nie mogą ubiegać się o funkcję zwierzchnika nowo utworzonej autokefalicznej cerkwi. I ten... Młody, młody hierarcha, wydawał się takim kompromisem, ale ten kompromis szybko został zakwestionowany przez, przez Filareta, który stwierdził, że on nadal kieruje patriarchatem Kijowskim, że ta cerkiew, mimo że 15 grudnia ubiegłego roku obie cerkwie rozwiązały się podjęły decyzję o samorozwiązaniu i utworzeniu nowej nowej struktury kościelnej to było kwestionowane ale nie tak dawno ministerstwo przedstawiciel ministerstwa kultury który sprawuje które ta instytucja sprawuje nadzór nad wspólnotami religijnymi, powiedziała, że szacuje liczbę parafii, które podlegają pod Patriarchat Kijowski na 10 do 15. To też to, to świadczy o skali. Wszystkie inne struktury, setki czy tysiące parafii przyjęły zwierzchność Epifaniusza. Ten proces, tak jak powiedział pan doktor, on na pewno się nie zakończył, on trwa, ale myślę, Myślę też, że tyle tych wydarzeń na Ukrainie, w życiu politycznym, społecznym się wydarzyło, że, że w tym miejscu postawimy przecinek, a do naszej rozmowy podsumowującej wydarzenia właśnie u naszego wschodniego sąsiada wrócimy po krótkiej przerwie. Studio Wschodnie.